Pod bolesławieckich lasach odkrywaliśmy już wiele zapomnianych miejsc, dawnych cegielni, nieistniejących już majątków czy leśniczówek. Dziś odwiedzimy niszczejący cmentarz, a także nieistniejącą już dziś kolonię pod małymi golnicami. W podbolesławieckich lasach można znaleźć zadziwiające ślady przeszłości i to tej bardzo odległej. Za moimi plecami, wśród tych drzew, ukryty jest jeden z takich leśnych cmentarzy. Leśna nekropolia dlatego, że ona jest sporo oddalona od pobliskiej miejscowości Golnice. W zasadzie pomiędzy właśnie tą w zmienionych wsi, o której mówiłem, Golnicę i dalej Parkoszowem odległość jest kilkukilometrowa, a mogiły były lokalizowane po prostu w lesie. Tak to jest na najstarszych mapach ukazane i tak to w rzeczywistości wygląda. Według przekazów historycznych na tym cmentarzu pochowano wcześniej kilku czy nawet kilkunastu żołnierzy napoleońskich, którzy zmarli w pobliskim jakimś polowym lazarecie, który tu był zorganizowany, a później cmentarz stał się normalną nekropolią, gdzie zaczęto grzebać ludzi z pobliskich miejscowości. Najstarsze nagrobki pochodzą zatem z pierwszej połowy XIX wieku, z czasów kampanii napoleońskiej. Dziś trudno już określić, gdzie są one zlokalizowane na zniszczonym cmentarzu. Potem były kolejne pochówki aż do końca II wojny światowej, kiedy to cmentarz już nikomu nie służył i zaczął powoli popadać w ruinę. Pozostały nie tylko szczątki nagrobków, ale też kamienne słupy ogrodzenia. Oczywiście one są połamane w części, a najprawdopodobniej tutaj trochę dalej była główna brama. Zresztą to by się zgadzało z całym ułożeniem tej nekropolii, ponieważ przebiega obok droga. Ona w tej chwili jest nieużytkowana, dlatego że kiedyś nad autosadą przyrzeczony był most, a jeszcze wcześniej, kiedy ten cmentarz powstawał, autosady w ogóle nie było. Grobowiec całkowicie zniszczony, ale do niego, do wnętrza wrzucono słupy od bramy, widać. Drugi słup leży nieco dalej, porośnięty mchem. A wszędzie wyglądają porośnięte mchem pagórki mogił. I co jest ciekawego? Prawdopodobnie dlatego, że ten cmentarz jest daleko od miejsc, gdzie stale przebywają ludzie. To nie jest tak zdewastowany, żeby nie można było znaleźć jego szczątki, bo zwykle, jeżeli jest podobna nekropolia gdzieś tam nieco bliżej domostw ludzkich, no to są te nagrobki pozabierane, często służą do wykładania niestety podwórek. Tutaj na niektórych są jeszcze całe takie długie strofy inskrypcji, można byłoby spróbować to odczytać, komu są poświęcone. No szkoda, bo to jest też zabytek przeszłości. Zabytkowy nagrobek zamienił się w gruzowisko kamieni. Inne groby pozbawione płyt obrosły mchem. Dziś cmentarz jest już tylko cieniem dawnej nekropolii. Cmentarz był naprawdę niewielki i miał bardzo regularny kształt prostokąta. To jest kolejny, ale już cały słupek. Bardzo ładnie zresztą widać, kamieniarz go tutaj obrabiał. Oczywiście kiedyś były tutaj, podejrzewam, że drewniane takie poprzeczki, do których były przybijane sztachety. To był zapewne cmentarz otoczony takim drewnianym płotem, wkomponowany zresztą w przyrodę. Tych słupów jest trochę więcej i stąd można dzisiaj łatwo zorientować się, jak wyglądało terytorium tej nekropolii. Powtórzę po raz kolejny, że było to naprawdę niewiele miejsca zajmujące miejsce pochówku. A najbardziej mnie frapuje właśnie to, gdzie tu mogły być pochowane szczątki i dalej spoczywają szczątki tych żołnierzy francuskich, którzy gdzieś tutaj w pobliżu umierali. Cmentarz wydawałoby się zapomniany, ale przy jednym z kamiennych postumentów natrafiamy na znicz. Nie to jednak przykuwa naszą uwagę, ale misternie wyryty w kamieniu tekst. To może być pomnik. To mógł być pomnik chyba wojenny, bo tu jest coś, że za ojczyznę. Kamp, zobacz, w czasie chyba to jest kamp. Tak, kamp, first. Tak, walki za ojczyznę. Napisy wyryte są z każdej strony kamiennego postumentu, nawet na szkle, które zapewne przytwierdzone było do kamiennej płaszczyzny. Wszystko wskazuje na to, że każdy z napisów poświęcony był komu innemu. Po sąsiedzku wyłania się natomiast smutny obraz usytuowanych w rzędzie nagrobków, obrośniętych mchem i zarośniętych krzewami.
Rzędy prostych nagrobków sąsiadowały z okazałymi grobowcami. Tych ostatnich było tu kilka. Droga przebiegająca koło cmentarza jest bardzo charakterystycznym szlakiem komunikacyjnym, oczywiście niegdyś ważnym, ponieważ jak widać, ona dalej wprowadzana była na taki specjalny most, który przerzucono nad autostradą. Od wielu, wielu lat mostu nie ma, zostały tylko te podjazdy, a ciekawostką jest też to, że tej drogi nie wprowadzano na ten most, tylko gdzieś tam równolegle, chyba później przebiegała w jakimś odcinku do autostrady. No i konstrukcja tutaj jej jest zastanawiająca, ponieważ to jest świetna nawierzchnia, solidnie wykonana, betonowa. Podobnie zresztą jakby budowane betonowe pasy autostrady. Porównanie z tą mapą wiele pozwala tutaj rozszyfrować. Tu jest ten przedni folwark. To jest droga i ten odcinek jest właśnie tym takim wybetonowanym odcinkiem. Tu jest ta nekropolia. Autostrada już tutaj jest, ale ja mam tutaj odcinek taki zrobiony też tej mapy, zanim jeszcze powstała autostrada. I to właśnie kolejna odsłona starszej mapy. I teraz tak samo, jest tutaj ten przedni folwark, jest ten cmentarzyk, on wtedy jeszcze jest... Czyli on jest przyporządkowany do małych kolnic, on musiał być przyporządkowany do tych małych kolnic. Bardzo możliwe, no bo... No bo tam nie ma żadnego cmentarza. No bo tu jest Parkoszów, ale on ma swój cmentarz. Za daleko. Tak, i on jest tutaj, ale tutaj widać, że on kiedyś był na skraju lasu. Później tędy przebiegła autostrada, tej autostrady tu jeszcze nie ma. Wygląda, że to właśnie te małe kolnice korzystały z tego. Ale ciekawe, bo tu jest jeszcze powiększenie tego wszystkiego. Tu jest ten folwark przedni i tutaj jest ciekawa sprawa, tutaj ten cmentarzyk jest. Ale już na tych mapach... I on jest bardzo malutki, a ta miejscowość składa się z kilku domów. Praktycznie tylko ten duży folwark i kilka takich podległych gospodarstw. Bardzo możliwe, ale zobacz, że tu już jest zalesiony teren. Tu już jest teren zalesiony, widać autostradę, a na tej mapie starej było... Tak, to jeszcze było, znaczy to były pola, ale pola sięgające prawie do granicy, którą autostrada później poszła. Opuszczamy zapomniany cmentarz. Sąsiadująca z nim droga zaprowadzi nas do dawnego folwarku w Małych Golnicach. Ta część, która dzisiaj nosi nazwę Małe Golnice, to najprawdopodobniej jest właśnie to miejsce, które było przypisane do tej nekropolii tutaj widocznej. Widnieje budynek ten podłużny, w dalszym ciągu jest tutaj wykorzystywany, ale zabudowania gospodarcze w tym folwarku no, stanowią bardzo ważny zabytek. Stąd też jest wpisany ten obiekt tutaj gospodarczy do rejestru takich właśnie ważnych obiektów zabytkowych. Z Małych Golnic udajemy się w kierunku małej przedwojennej kolonii. Jedziemy drogą, która wyznaczona została tutaj na długo przed wojną. Usytuowana na skarpie szerokim łukiem skręca w lewo, dokładnie tak samo jak na starych niemieckich mapach. Dzisiejsze Golnice Małe miały kilka takich jeszcze przysiłków. Jeden z nich nazywał się Nitschkenau. Próbujemy zobaczyć, co po nim zostało, ponieważ kiedyś te tutaj takie enklawy były specjalnie przygotowane. Ta droga specjalnie wyprofilowana prowadziła w Dolinę Bobru. Pierwsza zagroda, która już przy wjeździe na ten teren tego Nitschkenau dawnego wstała, no, pozostały po niej tylko takie fragmenty, jak widać. Musiał to być budynek bardzo wiekowy, ponieważ kamienie, których użyto do wykonania fundamentów, no, były tak obrabiane, powiedziałbym, w sposób bardzo chałupniczy, a nawet cegły, jeżeli się tutaj znajdują, to są to cegły no takie kiepskiego gatunku, prawdopodobnie wypalane nie w jakichś piecach ceglenianych, ale po prostu w takich specjalnych stosach. Są też chyba graniczniki w pobliżu, tutaj jest jakiś taki słupek, podejrzewam, że to może być słupek graniczny właśnie. Nie, raczej chyba to jednak nie jest. I widać tutaj są resztki cegieł, ale postaramy się podejść dalej, żeby zobaczyć, co jeszcze zostało po tej kolonii Nitschkenau. Według niemieckiej mapy kolonia liczyła zaledwie 4 gospodarstwa. Tu, gdzie dziś rosną drzewa, dawni mieszkańcy przysiłka mieli swoje pola. W poszukiwaniu śladów po gospodarstwach natrafiamy na silos. Wszystko wskazuje na to, że jego masywna konstrukcja to jest to, co zachowało się tutaj najlepiej. Tu była stalowa pokrywa, taka blaszana, która zabezpiecza, ale myśmy kiedyś podobny silos z wielkim trudem
z niego wodę wyciągnęli i te wszystkie śmieci, więc były pociski artyleryjskie na dole. Jedno jest pewne, do dna jest tu co najmniej 2 metry, a może nawet więcej. Sądząc po innych tego typu przedwojennych silosach, to może być tu nawet ponad 3 metry. Tu jest taka bardzo ważna jeszcze rzecz, którą trzeba koniecznie zauważyć, mianowicie te strome skarpy. To są skarpy Doliny Bobru, który tutaj kiedyś meandrował, tak, i to wypłukiwał, a ten płaski teren to była część zalewana w czasie, kiedy były podwyższone poziomy. I ci, którzy tu mieszkali, nie wiem, prawdopodobnie musieli nieraz być tutaj tą wodą Bobru poczęstowani. Na pewno te powodzie, które się zdarzały, były uciążliwe dla tych mieszkańców. W pobliżu natrafiamy na szambo, które do małych nie należało. A to jest wielka ruina ogromnego domu. Można tutaj cały przekrój materiałów budowlanych w różnych okresach wykorzystywanych znaleźć. To jest betonowa dachówka. Czyli dowodzi, że ten budynek był najnowszy chyba, tak? Albo przynajmniej o część jakoś remontowaną. Natomiast to drzewo, które tam jest widoczne, świadczy o wieku. To jest, nie wiem, to jest kilkusetletnie drzewo. Niewiele z zabudowań zostało nad powierzchnią ziemi. Właściwie to głównie gruz. Za to pod powierzchnią jednego z domów kryją się przepastne piwnice. Ogromna jest ta piwnica i przede wszystkim myślę, że ona jest jeszcze przez lata cała będzie bezpieczna, bo te kamienie są robione w taki... Ale z takich tapezowatych kamieni, one się naciskają. Idziemy dalej. Tymczasem tuż przy okazałym dębie pod liśćmi kryje się studnia. I to chyba naprawdę jest obiekt sprzed wielu, wielu wieków. Widać, że cała cembrowina była ułożona z takich piaskowcowych obrobionych wstępnie głazów. I co jest jeszcze ciekawe, ona musiała być bardzo, może nie tak bardzo głęboka, bo to jednak łączność z Bobrem poprzez te takie pokłady przez spuszczające wodę była dość dobra, ale przy niej coś, co naprawdę powinno zaimponować każdemu, kto tutaj dotrze, to drzewo, które pamięta na pewno, nawet, nie wiem, być może się mylę, ale okres, kiedy gdzieś tutaj tędy przyciągali żołnierze francuscy w czasie kampanii napoleońskiej. Być może przesadzam, ale ogrom tego drzewa pozwala na takie przypuszczenie. A to już nie przypuszczenie, tylko fakty. Zaledwie tyle pozostało po domu, który jeszcze kilkanaście lat temu był zamieszkały. Budynek, ten, który tutaj widzimy, ruiny tego budynku, to najprawdopodobniej ostatnie zabudowania, które były jeszcze odpowiednio wykorzystywane. Tak przynajmniej koleżanka twierdzi, mówi, że tutaj miał swoją siedzibę jakiś samotny, starszy pan, który hodował pszczoły. Niestety w okolicy jest mnóstwo foliowych worków, jest śmietnik. Widać zresztą w środku tych resztek domu, że tam są jakieś pozostałości drzwi, a więc to nie jest to, co było jeszcze przed II wojną światową wykorzystywane. I tu się kończy mniej więcej granica dawnego Nitschkenau. Na takim chyba też dużym gospodarstwie, ponieważ według mapy stały tutaj dwa takie potężne zabudowania, zdążyły wyrosnąć na ruinach tego gospodarstwa, zdążyły wyrosnąć duże drzewa, które w ostatnim czasie zostały tutaj wycięte, a już stąd bardzo blisko jest do Bobru. Można sobie tylko uświadomić, jak musiało tu być pięknie wtedy, kiedy tych takich samosiejek nie było, a ci, którzy mieszkali opodal, widzieli koryto rzeki. Przy czym, tak jak wcześniej mówiłem, też należy spodziewać się tego, że bywały momenty dramatyczne, mianowicie wtedy, kiedy Bóbr podnosił swój poziom wody, a te wszystkie tutaj zabudowania stały na takim płaskim terenie tuż przy jego brzegu. To jest sad. Pozostały drzewa owocowe, zdziczałe całkowicie, niektóre zresztą wypruchniały i prawdopodobnie już niedługo padną, ale tam nad samym korytem widać kolejny ogromny dąb. Idziemy nad rzekę. Po drodze natknęliśmy się na płytę nagrobną, najprawdopodobniej wydobytą z rozkopanej ziemi. Urodziło się w 5, a zmarło w 7. 2 latka miało. I to jest właśnie jeszcze sprzed czasów kampanii napoleońskiej. Tak, Nitschenau. To jest Nitschenau. Tak, to stąd. Mhm. Heinrich. I to jest nagrobek z tego, prawdopodobnie przeniesiony z tego cmentarza aż tutaj. Ale dlaczego to miało służyć? Ale ktoś, kto tutaj szukał, warto zwrócić uwagę, że to był ktoś z aparatem do wykrywania metali, ponieważ cała masa pełnych naboi
oraz... niebezpiecznych. Zaznaczmy, że to jest bardzo niebezpieczne. No może to aż tak strasznie jest niebezpieczne, ale na pewno ktoś, kto tutaj grzebał, to musiało być jakieś stanowisko ogniowe. Prawdopodobnie stąd tutaj taka ilość tej amunicji. To stanowisko z taką ilością tej amunicji, która tu została wygrzebana z łuskami pustymi i z całymi nabojami, to wskazuje na to, że gdzieś tu, na tym terenie, prawdopodobnie właśnie przy tych drzewach, było stanowisko, myślę, że niemieckiego CKM, bo to jest amunicja niemiecka. I prawdopodobnie właśnie ci, którzy tutaj z wykrywaczami chodzą, no ten nagrobek, zresztą ten nagrobek jest szczególnie ciekawy, po prostu wygrzebali przy okazji poszukiwania tych metalowych elementów. Ale nagrobek, wskazując na datę pochówku czy na datę śmierci tego dziecka, które zostało gdzieś tutaj na tym cmentarzu na górze, który pokażemy, pochowane, to ten nagrobek wskazuje, od jakiego czasu ten cmentarz i ta miejscowość funkcjonuje. Ale tu jeszcze jedna uwaga. Podejrzewam, że popełniłem wielki błąd, ponieważ jak widać, to jest kolejny stopień. Tu są łąki nad samą rzeką i zanim się dojdzie do poziomu Nitzschenau, to jest jeszcze kilka metrów następnego poziomu takich pól i jeszcze wyżej. A więc jednak prawdopodobnie tak wysokiej wody w tym rejonie nigdy nie było, która by zalała aż domy położone tak wysoko. Dawni mieszkańcy kolonii docierali do Bobru drogą, która biegnie w pobliżu, a potem rzekę pokonywali przez drewniany most. O ile droga zachowała się do dziś, o tyle po prowizorycznej przeprawie nie ma już znaku. Nie da się precyzyjnie dzisiaj określić, w którym miejscu była ta przeprawa, ten most prowadzący z tej miejscowości czy z tego przysiłku Nitzschenau na drugą stronę rzeki, ale pewne wskazówki można wyciągnąć chociażby przyglądając się tej mapie, ponieważ tak to wygląda według dawnej mapy. Tutaj droga z tego przysiłku prowadziła do rzeki i mniej więcej na wysokości tej krawędzi mostu przy autostradzie, tu na rzece była ta przeprawa. A jesteśmy mniej więcej w takim właśnie miejscu. To jest jeden z tych sposobów popatrzenia, jak to mogło wyglądać. A mamy to jeszcze drugą mapę, na której ta przeprawa także jest zaznaczona. Tutaj mamy Nitzschenau i widać też, tylko że jeszcze autostrady nie ma, że ten most był tutaj. Na drugą stronę szła ścieżka i tutaj można było się dostać do tutaj Parkoszowa. No ale najłatwiej, najlepiej to jednak widać na tym fragmencie, gdzie przykładając do krawędzi mostu na autostradzie, a tam widzimy krawędź, że to gdzieś mniej więcej w tym miejscu był most, no przez całe lata, jako że pomiędzy wykonaniem tych dwóch map, które pokazuję, jest odstęp około 80 lat. W dzisiejszym odcinku staraliśmy się przemierzać drogami, którymi chodzili przedwojenni mieszkańcy niewielkiej kolonii pod Małymi Golnicami. Opuszczamy to zapomniane już dziś miejsce, by w następnym odcinku podążyć już innymi śladami historii.